To biuro już istnieje od ponad miesiąca, ale dzisiaj w sposób oficjalny to biuro zostało otwarte. I oczywiście jak najbardziej będę służył, o ile będę mógł i potrafię, reprezentować problemy mieszkańcy tej miejscowości. Oczywiście wiadomo, że w naszym regionie i tutaj na Wodniowym Podlasiu tych problemów mamy dużo i mamy wiele braków i myślę, obecność tego biura tutaj to jest tak jakby most, który będzie zbierał, będzie ułatwiał kontakt z mieszkańcami i posłuchać ich problemy. Oczywiście ja codziennie tutaj nie jestem, ale jest pracownik biura, który jest tutaj codziennie i on będzie zbierał wszelkie możliwe problemy, posłuchał i będziemy na bieżąco w kontakcie z biurem i będę tutaj częściej przyjeżdżał, to terminy przyjazdu będą też ustalone. Myślę, że to jest dobra forma działania i bo to zostaliśmy wybrani, żeby być razem z ludźmi, a niedaleko od nich. Myśli pan, panie pośle, ile takich biur w regionie musi pan otworzyć, żeby być właśnie blisko ludzi? Bo przecież ci ludzie się zgłaszają, szukają pomocy niejednokrotnie. I być może jakaś sprawa, która z Międzyrzeca Podlaskiego już jest na tapecie, już z którąś się pan zainteresował. Biur to można otworzyć wiele, ale akurat w mojej sytuacji zawodowej, jako lekarz, mój telefon jest ten sam i jest dostępny i otrzymuję wiele telefonów od mieszkańców innych regionów naszego południowego Podlasia, oprócz Białej Podlaskiej, Międzyrzec, z Radzynia, i z Parczewa, i z Włodawy, i z różnych miejscowości, z prośbą o ewentualne interwencje. Tutaj problemem numer jeden w Międzyrzecu Podlaskim zadbać o tą obwodnicę międzyrzecką i o to, żeby została znowu wpisana do projektów, a nie odsunięta na bok. A więc to będę starał to na pewno o to zadbać, a także będę chciał, żeby w porozumieniu oczywiście i z wójtem, i z burmistrzem miasta, z wójtem gminy Międzyrzec Podlaski zorientować się w palących problemach tych miejscowości i także postarać się być ich tak zwanym głosem podczas posiedzeń komisji sejmowych albo podczas posiedzeń Sejmu. Zapraszam, biuro jest otwarte i na pewno każdy będzie przyjęty z takim zaangażowaniem i bo traktowany, jak sam siebie będę traktował swoje problemy. Panie pośle, adres. Adres to jest Międzyrzec Podlaski, plac Jana Pawła II, numer 3. To dobrze, że Międzyrzec Podlaski jest na tyle widoczny i na tyle głęboko w sercu naszych posłów, że otwierają tutaj swoje biura. Jest taka potrzeba? Oczywiście. Zaraz tuż po wyborach takie apele były kierowane, dlatego między innymi były podejmowane kroki, żeby zaprosić posła Hajdara do otwarcia biura w Międzyrzecu, ponieważ ludzie oczekują wsparcia poselskiego w wielu trudnych, wyjątkowych sytuacjach w swoim życiu i to głównie ta przyczyna powoduje, że społeczne oczekiwanie jest, aby biuro nadal funkcjonowało. Zdaję sobie sprawę, że są rzeczy bardzo trudne, które nie da się rozwiązać, ale w wielu przypadkach interwencja poselska jest skuteczna i cieszę się ogromnie, że nadal to biuro będzie funkcjonowało w Międzyrzecu, dwa biura poselskie. Bo tych spraw jest naprawdę coraz więcej. Może dlatego, że życie jest coraz bardziej skomplikowane. No, poseł już zapowiedział, że będzie starał się pomóc miastu w sprawie wschodniej obwodnicy. Tak, tuż po wyborach spotkałem się
Pan poseł poprosił o spotkanie, był w urzędzie, rozmawialiśmy o sprawach miasta. Cieszę się ogromnie, że z taką otwartością, ale i z takim zaangażowaniem przede wszystkim pan poseł Hajdar zajął się sprawami naszego miasta. Nie czekał na oficjalne otwarcie biura, rozpoczęcie tutaj funkcjonowania, tylko tuż po wyborach umówił się na spotkanie. Omawialiśmy między innymi sprawę wschodniej obwodnicy, ale nie tylko. Tych spraw dotyczących naszego miasta jest sporo i liczę na wsparcie pana posła. Mam nadzieję, że jego zaangażowanie, aktywność nie tylko zawodowa, ale i publiczna pomagał w wielu rzeczach, również będąc radnym sejmiku województwa lubelskiego, dlatego są mu znane sprawy naszego miasta i międzyrzeczyzny. I tutaj nie trzeba było go za mocno wprowadzać w te tematy. Mam nadzieję, że to będzie owocna współpraca, a nasi mieszkańcy z tego skorzystają.